Maryszulkiewicz, indecage.pl z Łukaszem Jurasem Jurkowskim, warszawskiej Kopa Kabanie. Cześć Łukasz. Uszanowanie. Słuchaj, no trochę nam się schodziło, żeby się spotkać, ale dzięki temu namnożyło się trochę innych tematów, o których moglibyśmy porozmawiać. Natomiast teraz cofnę się naprawdę bardzo, bardzo, bardzo daleko. 19 marca 2011 rok, KSW 15. Poranek, dzień. Łukasz szykuje się do walki. Postanowiłeś, że po 10 porażkach dasz sobie spokój z profesjonalnym MMA. Kiedy? Ile miałeś lat, jak tą decyzję podjąłeś w ogóle? Wiesz co, to było chyba jakiś miałem taki okres, że gdzieś tam dosyć jakieś zawirowań w życiu było dużo i tak nie do końca koncentrowałem się też na tej stronie sportowej. Przegrałem takie 3 pojedynki, z czego powiedzmy 2, które nie powinienem przegrać i te 3 porażki z rzędu zaczęło tak gdzieś w głowie powodować myślenie, że faktycznie nie chcę być gościem, który tam ma tych porażek narąbane, wiesz, nie wiadomo ile, mówię, jak będzie dycha, nie zależy od momentu kariery, no to się żegnamy. No i to tak sobie, wiesz, ja mam dużo takich rzeczy, które sobie sam ze sobą rozmawiam, znaczy nie mówię na głos, wiesz, nie stoję przed lustrem, jestem nienormalny, ale może nie aż tak, ale to też taka moja rzecz, w zasadzie z nikim się nawet najbliższymi nie dzieliłem takim informacją, więc jak przegrałem tego 19 marca, ja to w ogóle nie mam pojęcia do dat, jakbyś mnie zapytał o cokolwiek, to wiesz, no musiałem być jakiś tam konsekwentny i powiedzieć dość. No właśnie, ale wiesz jakie jest jakby motto fighterów, że nie masz prawa wychodzić z myślą o porażce, ale czy po tej 9 porażce cały czas chodziło to za tobą? Jakby odczuwałeś to takie ciśnienie, że ta 10 może przyjść i nagle będziesz musiał to ogłosić? Jakie to były uczucia? Jakby... No właśnie nie, właśnie wiesz, nie było nic takiego. Najpierw po roku przerwy, bo gdzieś tam to też dotyka wielu fighterów, myślę, na przestrzeni ostatnich 2 lat w Polsce mieliśmy czy Mamet Halidow, który mówił o zajechaniu i wiesz, żyganiu sportem, Janek Błachowicz, który też musiał sobie zrobić przerwę. To jest absolutnie normalny gdzieś tam element wypalenia. Jeżeli cały, powiedzmy, połowę swojego życia jesteś na macie, trenujesz, to już nie chodzi o moment, gdzie chcesz odpocząć. I ja wróciłem po długiej przerwie na galę KSW, wygrałem z Attilą Wegiem. Potem poleciałem do Stanów na walkę z Hodgkin Kimem. Wygrałem ten pojedynek. Ja naprawdę czułem się, że to jest taki, wiesz, now it's my fucking time. I wiesz, ten Waltonen wydawał mi się jak najbardziej w zasięgu. Myślałem, że mam na niego patent. Nie udało się i też mi trochę szkoda, że w takim momencie, no bo gdzieś to nie była dobra walka w moim wykonaniu z Tonym Waltonenem i nie wiem, no tak zresztą musiałem być jakoś konsekwentny. Na tamtą chwilę wygrała bardziej konsekwencja. Ale czujesz, że jakby to był, bo sprzyjały trochę powiedzmy okoliczności, bo trochę twoja publika, masa znajomych, Torwar, który gdzieś wiadomo dla osób z Warszawy też walczących znaczy trochę więcej niż dla innych, myślę. Jakby to była Ergo Arena, Atlas Arena, cokolwiek, to też byś taką decyzję podjął, nie miało żadnego wpływu i w ogóle jakby ten proces myślowy, w momencie przegrywasz, twoja ręka nie zostaje uniesiona do góry i ile jakby ten proces myślowy kiedy się uruchomił, także zabieram mikrofon i mówię, to była, czy zastanawiałeś sekundę na tym, czy to było takie mechaniczne, jak... Nie, no już po zakończeniu walki już wiedziałem, że przegrałem to na punkty i wiesz, no nie ma takiego fryzjera, który by to wydrukował. Znaczy są, ale, ale ustalmy, że przegrałem ten pojedynek zdecydowanie. Ja o tym wiedziałem, więc już miałem w głowie, że werdykt, wezmę mikrofon od Waltka i po prostu powiem. Myślę, że miejsce nie miało znaczenia. No, Ergo Arena i Atlas Arena jako te wielkie dwie hale na tamtą chwilę to w ogóle były abstrakcją, bo Torwar był największą areną, gdzie KSW wtedy organizowała galę. Więc ja nawet nie miałem prawa myśleć o takiej dużej publiczności na swoich pojedynkach. Ale to wiesz, to wiedziałem, wziąłem mikrofon i powiedziałem, no pożegnałem się, wiesz. Tak, ja też miałem zawsze alternatywę w życiu. To nie jest tak, że ja się pożegnałem, wiesz, i nagle obudziłem się następnego dnia i mówię, ty, co ja będę w życiu robił, nie? To nie jest tak, bo ja zawsze miałem dużo obowiązków, zawsze ileś tam rzeczy naraz robiłem i wiedziałem, że zwiążę się z mediami troszeczkę więcej, że będę pracował jako komentator czy po prostu na wizji. Wtedy Orange Sport naprawdę było w mocnym rozkwicie i tych swoich programów miałem sporo, więc no nie wiem, no to była to taka decyzja. No ja też po walce nie pojechałem na afterparty, no bo nie było co świętować. Wiesz, no nie wyprawiłem huśnego przyjęcia na pożegnanie, no bo nie planowałem przegrać, tak, więc nie miałem się przygotowane. Pojechałem do Orange Sport razem z Andrzejem Janiszem i jeszcze komentowaliśmy galę UFC do 7 rano. Tak, no pamiętam, oglądałem, pamiętam. To było, zdaje się, Jones Shogun.
No ja tak to nie pamiętam, wiesz, jak adrenalina opada jednak po walce, wiesz, gdzieś tam trochę ból wychodzi, ja też przyznaję, że zrobiłem to galę, tak połowy to nie pamiętam, bo już, wiesz, i sen gdzieś tam dobił, kofeina nie działała, także nie mam prawa pamiętać, kto się bił na ten gali. Często mama ci wysyła SMS-y? A nie. Tym bardziej takie, wiesz, i tym SMS-em, o który tu wspominasz, trochę moja mama zrobiła mi, nie ukrywam, taką niespodziankę, bo po pierwsze, jak gdzieś ten pomysł mojego powrotu pojawił się i gdzieś w domu, gdzieś w gronie najbliższych był omawiany, no to moja mama była przeciwna i to bardzo przeciwna, żebym ja wracał. Bardziej chodziło, wiesz, no jednak o zdrowie, tak, że już w końcu może odetchnąć, że przez tyle lat musiała znosić to, patrzeć, jak, wiesz, jak ktoś mnie obija, jak wracam tam, wiesz, z szycia albo coś powykręcanego, że było 6 lat spokoju i teraz bardziej, tak wiesz, trochę będzie się denerwować, ale myślę, że gdzieś tam, wiesz, ten SMS sprawił, że to zdała sobie z tego sprawę, jako osoba, która zna mnie najlepiej, tak, że to jest nieuniknione, wiesz, ja nie, mimo, że jestem szczęśliwym człowiekiem na co dzień, to nie do końca spełnionym i mimo, że mam fajnie poukładane życie zawodowe, to brakowało mi, wiesz, no brakowało mi tej bójki, nie? I moja mama mimo wszystko to zrozumiała i że ten mój powrót, ponowne wejście do klatki sprawi, że po prostu będę szczęśliwy i dlatego ten SMS. No właśnie, czy były w swoim środowisku osoby wśród najbliższych, szczególnie, które po tym, jak ogłosiłeś zakończenie kariery, powiedziały: ja wiem, że ty wrócisz? Dużo było takich osób. Dużo takich osób, no takich osób, które mnie znają, no wiedzą, że ja długo bez sportu walki nie wytrzymam i tak naprawdę ten cały czas emerytury sportowej, to też, wiesz, no ja cały czas starałem się robić, zachować ten ciąg jednego treningu dziennie, jak się udawało to zrobić, jeździłem, sparowałem, więc cały czas aktywnie, no. Ja jestem trochę też uzależniony od adrenaliny, którą daje walka dla publiczności, wiesz, światełka, kamera, publiczność, też krzyknie twoje imię, to napędza i to jest adrenalina, której nie da się zastąpić. No właśnie, teraz ten powrót. Kiedy pierwszy, w ogóle może wcześniej, nie było to niedawno, tylko wcześniej miałeś myśl, że a może jednak wrócić? Miałem i kilka razy miałem. I zazwyczaj jak pojawiały się jakieś propozycje, bo przez te 6 lat tak naprawdę pojawiały się jakieś tam propozycje i wiesz, nawet czasami w żartach mówione, ale widzę, że próba jakiejś tam troszeczkę, wiesz, wymuszenia jakiejś decyzji na mnie, ale były takie momenty. No tym bardziej, że wiesz, ja jestem przy tym sporcie cały czas bardzo blisko, siedzę tu blisko klatki, widzę jak moi znajomi, z którymi ja trenowałem, że dużo młodych chłopaków, których ja pamiętam jak zaczynali trenować, jak oni wychodzą przed tą największą publicznością w Polsce do klatki KSW, czy patrzę jak Polacy podbijają, wiesz, klatkę UFC, no to wiesz, to po prostu tak czysto tak mi jest, tak mi, wiesz, smutno, że kurczę, wiesz, że mnie to trochę omija z tej strony. Ja wiem, że fajnie, że ja myślę, że jakbyśmy zrobili jakąś statystykę, to połowę osób cieszy się z tego mojego powrotu przez pryzmat, że zobaczy mnie z powrotem od strony sportowej, że to będzie fajne jakieś tam dla nich wydarzenie, a połowę ma za złe, że nie będę komentował. Ja, wiesz, no nie da się tego zrobić, nie da się tego połączyć, no ale kurde, chciałem, nie ukrywam, wiesz, myślę, że po 3 latach to już tak było, byłem bliżej, że no może jak coś się wydarzy spektakularnego, poczekam, wiesz, no i nie ukrywajmy, no wiesz, ten Stadion Narodowy był całym gdzieś tam katalizatorem tego, co zadziało się później od tweeta Maćka, a potem, wiesz, cały ciąg tych 2 tygodni szalonych, które wydarzyły się w moim życiu. Serio, tweet Maćka to był ta pierwszy odzew od strony KSW? Wiesz co, my rozmawialiśmy z Maćkiem, bo znamy się prywatnie, wiesz co, siedząc u niego w domu ze znajomymi, rozumiem, wiesz, na małym drineczku i wiesz, ten temat, wiesz, że może się ten Narodowy uda, że tam dopinają czy coś, wiesz, Juras wróć, nie? A ja, wiesz, wtedy mówię, nie, wiesz, no daj mi spokój, wiesz. No. To jest jednak Stadion Narodowy. Powiedziałem, wiesz, 3 razy, łapię się na tym, to muszę przeprosić od razu, że jak rozmawiam w luźnej atmosferze, a my cię znamy, więc nie mam jakiejś krewacji, nie pilnuję języka i mówię, wiesz, to jest bardzo złe, wycinajcie to potem albo wypikajcie. Nie, bo ja słuchałem ostatnio 2 swoje jakieś wywiady i mnie to zaczęło irytować, więc przepraszam was z góry. Także to było bardziej tak w formie żartów troszeczkę niż jakiejś realnej propozycji.
No właśnie, tyle, to cała akcja, Juras, musisz. Ja też to gdzieś się zgrało z tym, że mieliśmy okazję porozmawiać bardzo, bardzo ekskluzywnie, za to od razu dziękujemy, pozdrawiamy sport.pl, Zasią Jędrzejczyk. I już pokazywali, żebyśmy kończyli, bo Asia zaraz następny dzień wylot, ale mówię, że to jedno ostatnie pytanie i powiem Ci, że tego nie, wiem, że widziałeś to, nawet wrzucałeś to do siebie na profi, ale tego nie było widać w ogóle na wideo, ale to z jakim przekonaniem, jakby ona cieszyła się, bo Wy się dobrze znacie, ona cieszyła się naprawdę, jakby wiesz, jakby chciała, to by Cię popchnęła do tej, wepchnęła do tej klatki, więc coś cudownego. Ile, jak to wsparcie było ważne z tych wszystkich osób naokoło, czy jakby tego nie było, jakby mówili, nie rób tego, to nie ma sensu, minęło Ci ileś lat, czy też byś to zrobił, czy? Nie, jeżeli byłoby większość głosów negatywnych, no to oczywiście bym nie podjął decyzji, wiesz, na tak, no to bez dwóch zdań, no bo wiesz, no, trzeba polegać na tych osobach, które znasz, którym ufasz, i jeżeli te osoby mówią Ci, że nie, no to jednak, wiesz, mimo że się bardzo chce, to trzeba gdzieś pójść za głosem rozsądku. No Aśka jest też taką osobą dosyć mi bliską i znamy się wiele lat i też wiemy trochę o sobie, że tak naprawdę z całej tej branży, wiesz, nie mówię tylko o rodzinie, ale całej branży w ogóle MMA, jeżeli ten pomysł, ja sobie naprawdę przygotowywałem go z wieloma osobami. No mogę zdradzić, że za Aśką to potencjalnie gdzieś tam, wiesz, takie myślenie w takiej luźnej, prywatnej rozmowie o tym, że kurczę, po takiej gali jak tam Madison Square Garden, wiesz, by następnego dnia byłem u Aśki tam w hotelu, wiesz, w pokoju siedzieliśmy. I po prostu mówię, kurczę, wiesz, no ja też bym chciała. No Jaśka od razu mówi, na czym się zastanawiasz w ogóle, wiesz, jedziesz, wiesz, bierz rękawice i podpisuj kontrakt i do roboty, wiesz, w ogóle nie ma dyskusji, że ja mam o czymś myśleć. I takie miałem głosy tak naprawdę zewsząd. Dziękuję w ogóle za wszystkim, naprawdę ukłon za całą akcję Juras Musisz, bo to było w ogóle fantastyczne, co się zadziało przez te dwa tygodnie i taką ilość wsparcia nie tylko w komentarzach, ale nie tylko z tym hashtagiem, ale prywatnych wiadomości, ludzi na ulicach, które ja spotykałem, którzy mówili, że trzymam kciuki za narodowy, żeby ten lekarz, wszystko było dobrze. Ludzie żyli tym, kurczę, to jest tak budujące naprawdę. I ja do tej pory jestem cały czas tą energią pchany mocno do przodu i wiem, że przez cały okres przygotowań, że to będzie mi z tyłu głowy. I wiesz, ja będę wychodził na narodowy, to będzie tak samo. Ja będę miał cały czas myśl w głowie hashtag Juras Musisz i ile ludzi zaangażowało się w to, żeby wesprzeć mnie i przede wszystkim wesprzeć też decyzję o tym, żeby wrócić. Dwie kwestie, które mnie mocno ciekawią. Widziałem Twój wywiad chyba dla Iron Horse Series, który zrobiłeś w Legia Fight Club z Tomkiem Narkunem. Tam użyłeś takiego sformułowania, że po tym treningu dowiedziałeś się, jak wiele Cię ominęło, że dzisiaj do Tomka w ogóle jakby nie miałbyś szans podjazdu. No i teraz jak to się ma do tego, co będzie się działo teraz? No bo chcesz rywala, no wiadomo, że kogoś takiego jak Tomek pewnie nie dostaniesz, ale chcesz kogoś, z kim będziesz underdogiem w walce. No właśnie, jak chcesz w takim razie te lata, które Cię według Ciebie ominęły, nadrobić, żeby nadgonić to MMA, które poszło do przodu niewątpliwie? Wiesz co, od strony technicznej to ja bym specjalnie się jakoś tam tak na maksa nie obawiał. No też ja mówię przez pryzmat Tomka Narkuna, ustalmy, że obecnie absolutnie top, jeżeli chodzi o moją dywizję. No to MMA też przez te 6 lat zmieniło się, może nie diametralnie, ale ja cały czas jestem, wiesz, nie ominęło mnie to, ja nie leżałem 6 lat w liściach, tylko 6 lat trenowałem i oczywiście to nie jest absolutnie żadne przełożenie, luźna sparingowa, rekreacyjna, wiesz, sesja, a wyjście do klatki. Tomek przyjechał w mega formie na wspólny trening, ja wręcz przeciwnie, więc po prostu mnie zgniótł. O ile w stójce jestem w stanie na dużym luzie, myślę, że radzić sobie i rywalizować ze wszystkimi w Polsce, no to jak już, wiesz, koń złapał w parterze, abstrahując od tytułów w jiu-jitsu czy w jakimkolwiek grapplingu, które Tomek ma i jaką klasę reprezentuje na chwyty, no to naprawdę ja poczułem te różnice i przez pryzmat Tomka, tak, to zdanie było jak najbardziej prawdziwe, ale teraz nie wiem, no ja w ogóle teraz na tę chwilę nie rozmyślam, że może mi zabraknąć skilla w klatce, wręcz przeciwnie, naprawdę, ja jestem przekonany i nie chcę, żeby to jakieś, nie wiadomo jakieś zapowiedzi, ja tutaj będę za chwilkę Superman, wiesz, punch, latał, obrotowe łokcie, show must go on, wejścia w nogi, suplesy, latające trójkąty, no bo nie o to chodzi, ale że dam lepszą walkę technicznie niż dawałem wcześniej. I ta jedna rzecz, o której bardziej takie pytanie od fanów, nazwijmy to, zresztą nie wszyscy ci fani są też twoimi fanami, bo też masz hejterów. Normalne. Interesuje ich to, ja o tym nie pomyślałem, ale jest to gdzieś kwestia ciekawa.
jakby są zaskoczeni tak zwanym cudownym ozdrowieniem. Znaczy, jeżeli teraz udało ci się, jak się pojawiła oferta, wyzdrowieć do tego stopnia, żeby wziąć udział w walce, to czemu to się nie wydarzyło przez te wszystkie lata? Bo nie miałem takiej mobilizacji, aby zabrać się za konkretną rehabilitację, po prostu. To jest czyste. Moja decyzja o powrocie nie jest związana tylko i wyłącznie ze stricte stroną rywalizacji, że brakuje mi tego, no bo to jest, wiadomo, to jest główny argument, ale też wiele rzeczy, które robię w życiu, wiem, że będę musiał sobie to poukładać, aby wszystko gdzieś ten sportowy tryb życia i naprawdę, no wiesz, ja często piszę, że każdy ma swoje demony, ja też mam swoje demony i wiem, że te demony teraz będę gasił na czas startu i to też jest fajne dla mnie i też się cieszę, że to wszystko tak naprawdę już się zaczęło i dobrze, no cudowne uzdrowienie raczej nie, to bardziej chodziło o to, że to było tak, że tak naprawdę ja przez te 6 lat, bo problemy z kręgosłupem mam, ustalmy od ściskania się z chamami cały czas, na stula, Błachowi, Siomilańczuk, wiesz, te chamy cały czas, wiesz, rzucanie po siatce i po prostu ten kręgosłup się wytyrał, no i przepuklina akurat to jest, szczególnie lędźwiowa, to jest myślę, że taka rzecz, którą wielu sportowców ma, szczególnie sportów walki, szczególnie z MMA, naprawdę wielu moich kolegów, mi to przeszkadzało, ale rehabilitowałem, leki, rehabilitacja, okej, mogę się ruszać, wracam do treningu. I znowu, i za pół roku znowu się odezwało, i znowu rehabilitacja, leki, leżenie, i znowu na trening. A teraz po prostu przyłożyłem się tak naprawdę od jakiegoś czasu i trochę jeszcze mnie pracy czeka, aby zabudować to wszystko mięśniami głębokimi. Jestem pod opieką naprawdę Marcina, pozdrawiam serdecznie, który stawiał mnie wielokrotnie podczas moich kontuzji pleców na nogi i teraz pracujemy naprawdę bardzo mocno na tym, aby ten kręgosłup trzymał. Na pewno wjedzie jakaś chemia przed samym startem, bo to trzeba będzie zablokować, żebym ja nie myślał w głowie, ale no teraz jest dużo lepiej niż jak trenowałem rekreacyjnie, ale to też chyba wynika z tego, że w głowie mam gdzieś tą zapadkę, teraz muszę trenować na 100%, więc nawet jak zakłuje, zaboli czy coś, fuck that, wiesz, póki chodzę, póki się ruszam, to jest dobrze i troszeczkę teraz za mocne tempo sobie wrzuciłem, bo wiesz, ja mam zaraz 36 lat, a jestem cały czas nagrzany, wiesz, jak małolat i już bym chciał trenować mocno, już bym chciał cykl cały, wiesz, myślenia. To jest za wcześnie jeszcze, no bo staramy się, że ta gala jest 27 maja, tak? Także pozdrawiam wszystkich tych, których spotykam na mieście czasami wieczorem, jak mi się jeszcze uda wyjść, którzy pytają się, że mam walkę 27 maja. Także... Jakbyś zapomniał. Kubeł wody jeszcze, spokojnie. Ale no, spoko, jest dobrze i myślę, że do maja naprawdę ten kręgosłup będzie, tak naprawdę test będzie w marcu, jak już wejdę na mocne obciążenia, będę dużo sparował, robił dużo siły i wtedy będzie odpowiedź, czy to trzyma, czy nie, ale ja mówię, jestem na tyle zdeterminowany, że będzie trzeba, to w szatni przed wyjściem ładujemy igłę w kręgosłup i wychodzimy się bić, nie ma nic takiego, co by mnie zatrzymało. Jeżeli będzie w przygotowaniach przeszkadzało, to będziemy kłuć się i będziemy blokować to, aby nie bolało. Dla mnie jest cel priorytetowy wyjść na Stadion Narodowy. Ale ładnie zrymowałem. Tak jest. Może damy na cytat do wywiadu. Dokładnie. Pieniądze. Powiedziałeś kiedyś dawno... Chcesz Państwu pożyczyć jakiś budżet? Bo nie mam portfela chyba. Nie, spokojnie. To się rozliczymy po wywiadzie. Że nigdy nie zarobiłeś przez wszystkie walki tyle, ile niegdyś ci proponowano. No co prawda proponowano ci walki z gwiazdą ostatnich podcastów, telewizji Puls i konferencji prasowych, więc przemilczmy może, tak? Nie będziemy promowali. Broń Boże, wypowiadali też nazwiska, natomiast no teraz takiej sytuacji nie będzie. Chociaż gdzieś powiem ci, że miałem, zanim ta konferencja, która kilka dni temu się pojawiła, miałem do ciebie pytanie, co byś zrobił, gdyby KSW sięgnęło, ale nie w kontekście walki z tobą, tylko wiesz, cel nadrzędny to jest sprzedanie iluś tam biletów. I jakbyście zestawili na jednej karcie walk z tym gentlemanem. Manem. Jak byś to odebrał? Nie wiem, co zrobić, żeby jednak na tej karcie walk nie był. Nie, myślę, że nie. Ja wiem, w jakich relacjach żyje częstochowski gladiator z właścicielami KSW, także wiem, że to w ogóle takiego tematu nie ma i on jest tam persona non grata i bardzo dobrze. I nie? Bardzo dobrze, tak. Dokładnie. Niech PLMA zasila, wiesz. Tak.
będzie miał się tam z kim bić. No nic, w każdym razie fight card bez niego. No i teraz wracam do tych pieniędzy. Czy teraz możesz to powiedzieć to samo, że te pieniądze, które dostałeś za tę walkę, też będą większe niż wszystkie, jakie dostałeś za poprzednie walki przez całą swoją karierę? Zdecydowanie tak. To są inne czasy, też MMA. Ja też będę często to gdzieś przytaczał, że ja pierwsze pieniądze, 3000 zł, wziąłem w moim 10 pojedynku dla KSW. Także też tak przestrzegam, wiesz, młodych chłopaków, którzy od razu chcą zarabiać miliony na tym sporcie, że cierpliwość czasami popłaca. I ja na MMA nie zarobiłem pieniędzy, które mogłem odłożyć. Raczej to były pieniądze, które starczały na życie. Wiesz, raczej sobie samochodu za to nie kupiłem. Zbierałem z kilku pojedynków, pamiętam Mazdę, którą mi ukradli. Uff. Ale tak, to jest inny pułap finansowy, to nie ma w ogóle co mówić. No. Tak, przygotowania, rehabilitacje, jeszcze zostanie trochę. Tak, jeszcze zostanie, już też ten, oglądajcie następny odcinek, znaczy, nie wiem, czy będzie w następnym, czy będzie jeszcze w trzecim odcinku tego ostatniego mojego wyjazdu do Różelandu, bo tam pada jedna deklaracja a propos też finansów i gaży za ten pojedynek. Wiesz, ja mam co robić, wiesz, jakieś, to naprawdę, to, ja mogę się powtarzać, ale znaczy, nie chcę mówić o pieniądzach, no nie są dla mnie naprawdę wykładnikiem, że ja wracam, bo ja potrzebuję zarobić pieniądze sobie, bo nie wiem, no bo nie mam pana Berię czy coś, nie, okej, ja mam zawodowe życie naprawdę bardzo fajne i to nie jest tak, że ja potrzebuję tych pieniędzy, one są, oczywiście będą, ja sobie je fajnie zainwestuję prawdopodobnie i tak naprawdę, wiesz, no ja raczej też nikomu do portfela nie zaglądam i na konto, czy ktoś zarabia ze sprzedaży narkotyków, czy brakujemy do końca miesiąca, wiesz, no. Nie wiem, jakoś tak ten temat pieniędzy zaczyna mnie irytować, bo naprawdę to jest któryś tam z kolei argument mojego powrotu. Tak, no bo wiele osób o to pyta, ale no, wszystkich nie zadowolić, to pewne. Nawet jakbyś oddał te pieniądze na cele charytatywne, to byłoby, że też jest źle. Tak? Ale to jest w ogóle, ja to czytam, wiesz, to sami. No. Iwe, oddaj garze na cele charytatywne, wiesz, no. No dobra, okej, okay. Czyli do walki muszę dołożyć, bo muszę zapłacić trenerom, tak? Muszę zapłacić za kluby, muszę zapłacić za to, żyć, mieszkanie. Ja, żeby przygotować się, skasowałem już ileś eventów, które prowadzę, na których zarabiam godne pieniądze, więc... Tak, nie bardzo rozumiem ten argument. O, spokojnie, naprawdę, tu uspokajam wszystkich moich, tych, którzy mi źle życzą. Naprawdę te pieniądze w dużej mierze zostaną fajnie zagospodarowane na... Ja też mam fundację, pamiętajmy, Krwawy Sport, którą chcę w tym roku rozruszać bardzo mocno. Nie tylko pójść w krwiodawstwo, ale rozwinąć troszeczkę pomoc też młodym chłopakom, którzy po prostu nie mają hajsu na to, żeby kupić karnet tutaj w Copacabanie, czy wiesz, rękawice. I te pieniądze będą dobrze spożytkowane. Zatrudnia, też będę musiał zatrudnić jedną osobę, której będę musiał płacić pensję za to, żeby ona zajmowała się fundacją, bo ja nie mam do tego głowy i czasu tak naprawdę, żeby wiesz, robić wszystko. No, ja robię dużo rzeczy i tyle, no nie ma o czym mówić. No. Dostanę dobry hajs. I o to chodzi. Czy kibicowska brać przybędzie na stadion? Masz już jakieś, nie wiem, odgłosy, że będą pomagali śpiewać ten sen o Warszawie? Myślę, że tak. No myślę, że dużo Legii będzie. Cały czas też dostaję wiele informacji. Ludzie wysyłają mi zdjęcia swoich biletów, które kupili właśnie po to, wiesz. I cała Legia zawsze razem. Także to hasło funkcjonuje. Teraz przed meczem za Ajaxem Amsterdam wychodzę na murawę, aby też zaprosić już tak oficjalnie sam wszystkich na moją walkę 27 na Narodowym, więc myślę, że trochę ludzi będzie i myślę, że wcale nie będzie potrzebny podkład muzyczny pod wyjście, aby zaśpiewać a cappella co do Warszawy. No miejmy taką nadzieję, jak jesteśmy przy klimatach kibicowskich, to z takich bardziej aktualnych spraw, nim przejdziemy do tego pięknego plakatu z twoim sześciopakiem. Yeah. System walk dwóch na jednego i praca sędziów. To są te dwie rzeczy, które najmocniej ludziom wadziły. Wiesz co, praca sędziów, ja bym akurat tu się nie, jakoś specjalnie nie czepiał pracy sędziów, bo oni stosunkowo bardzo wcześnie przerywali to, jak dochodziło do sytuacji 2-1, to już praktycznie sędzia był gotowy, żeby ten pojedynek przerwać. To było bardzo dobre, no bo jakby tam, wiesz, było katowanie przez minutę leżącego, wiesz, gościa, który wiadomo, że się nie podda sam siebie, tak, aby przyjmował, wiesz, kopy z dwóch stron, no to wyglądałoby to fatalnie, a tak było szybko przerywane, także jakoś specjalnie bym tutaj się sędziów nie czepiał. Wiesz co, tak naprawdę jedyny mój problem z tą galą to jest, czy nazywamy to MMA, wiesz.
To ja bym chyba właśnie chyba nie chciał. Też miałem okazję w moim blogu pisać o tym, na łączynaspasja.pl. Tak, czytałem oczywiście. Pisać właśnie o tym, że mi się to podobało. Wiesz, ja to oglądałem z zaciekawieniem. To jest coś nowego, wiesz, super, wiesz, fajnie, nie? Tylko, że nazywasz tego MMA, żeby zaraz dać pożywkę komuś, kto wykorzysta to w negatywny sposób. Myślę, że naprawdę, jeżeli to jest nowatorski pomysł w Polsce, to może też jest dobry czas, żeby wymyślić jakąś alternatywną nazwę dla tego, co się dzieje w klatce. Nie boisz się, że... bo to sukcesem trzeba to nazwać, bo olbrzymia liczba to widziała. Nie boisz się trochę tego, że włodarze po jednej gali, po drugiej gali, po trzeciej gali zaczną te kluby w końcu mieszać się w ten sposób, że nie będą się one koniecznie lubić i dojść do takiego, do czegoś, no bo osoby, które były tam na miejscu, powiedziały, że realnie tam wystarczy iskra, żeby ci ludzie zaczęli się mniej dopingować, a więcej przytulać, nazwijmy to, i tam naprawdę niewiele brakuje do tego, aby doszło do nieszczęścia. No tak, to też jest jeden z argumentów, na pewno. No akurat, wiesz, no, środowisko kibicowskie są mi dosyć bardzo blisko znane, bo jestem, wiesz, jestem kibicem, kibolem według definicji medialno-rządowej. Jeszcze za czasów poprzedniego rządu, ten rząd już nie nazywa, już tak w większości, to wróciliśmy normalnie do chuliganów. Kulturalnie. Ale w definicji tak, jestem fanatykiem, jestem kibolem i wiem, że nawet jeżeli ustalenia będą przed galą, że nie wiadomo, tu cel nadrzędny, pokazujemy, że jest fajnie, to tak jak mówisz, iskierka wystarczy, wiesz, przejście, trącenie barkiem czasami wystarczy, żeby rozpętało się piekło i tego się obawiam i to jest coś, czego absolutnie nie życzę organizatorom gali. Chciałbym, żeby utrzymali to w takim klimacie, jaki jesteś, pokazać, że różne grupy kibiców, wiesz, nawet bardzo mocno antagonistycznie nastawionych do siebie, mogą siedzieć blisko bez awanturowania się, bez jakiegoś rozdowu krwi niepotrzebnego. Także tego życzę organizatorom. No właśnie, bo może się uda właśnie zrobić to w ten sposób, że to zadziała, że to się w ogóle, że te gale być może wpłyną w jakiś sposób na zachowanie też na stadionach. Tak daleko to bym jednak nie furował jakiś, wiesz, tak. Nie, jeżeli tu będzie na gali dobrze, wiesz, stadion jest specyficznym miejscem i raczej, wiesz, na stadionie to tam też, wiesz, nie dzieją jakieś tam nie wiadomo złe rzeczy, dzieją się poza stadionami większość. Sesja fotograficzna do plakatu, czy do całej gali, nie wiem jak to dokładnie wyglądało, no Damian Janikowski nam troszeczkę zdradził, że no, wielka frajda, malowanie, gdzieś rany, gdzieś te artefakt, insygnia gladiatorów, to jakiś czas temu to miało miejsce, jak to twoim zdaniem wyszło, jak ci się podobała praca przy takiej tego typu fotorelacji czy sesji zdjęciowej? Fajnie, nie jest tak, że jestem na tyle próżny, że lubię takie rzeczy, bo to zawsze angażuje kilka godzin ze swojego życia, których ostatnimi czasy to mi ciężko wygospodarować, zresztą sam wiesz, bo umawialiśmy się na ten wywiad bardzo długo, przepraszam, ale niestety tak jest, kilka rzeczy się zbiegło w czasie. Ale fajna frajda, wiesz, przyjść sobie na taką sesję, też ja na nowo jakby odkrywam takie proste rzeczy, takie proste obowiązki zawodnika, wiesz, jak sesja zdjęciowa, jak za chwilkę jakaś konferencja, której nie będę prowadził, tylko będę siedział i będę zawodnikiem. Ja naprawdę jaram się ponownie takim właśnie klimatem i też na tą sesję przyjechałem, wiesz, że spotykam wielu moich znajomych, z którymi za czasów moich startów i sesji fotograficznych też się widzieliśmy, wiem jaka jest atmosfera zawsze na takich planach, jest fajna zabawa. I tym bardziej w klimacie gladiatorskim, ta charakteryzacja, całe przebranie. Jestem wielkim fanem, wiesz, gladiatora, więc fajnie, no fajna zabawa, myślę, że plakat też fajnie zrobiony. Oczywiście to jest pierwsza wersja, bo za chwilkę będzie z Borysem, jeszcze następne, także tych koncepcji plakatów będzie kilka. Ale ja prosiłem o nie, żeby jednak nie retuszować, wiesz, żeby postawić mi może z tyłu, bo to jest po grudniu, to powiedzmy miałem problemy, żeby podopinać się w to wszystko. Bo wiesz, ja zawsze byłem ulany i zawsze będę ulany, czy będę ważył 93, czy będę ważył 113, ale patrzę, że jednak nie posłuchali, wiesz, ja zawsze jak robimy sesje zdjęciowe, to jest zawsze mój główny argument, naprawdę, i to trzeba z wszystkich zapytać się, z którymi miałem okazję pracować, że ja nie chcę żadnych retuszów, nie chcę, żeby mi kratkę, wiesz, areografem malowali, jak tam, wiesz, Meet the Spartans, czy coś, ten gruby taki, wiesz, wyskoczył, bo to nie, wiesz, to ciężko. Ale grałeś taki filmik w tym stylu, z tym rolerem na brzuchu, tak? Taka kratka 5 sekund. Nie, tak, na 5 sekund była kratka. Zobaczymy, zaczynam pracę z Kubą Mauriczem, a Kuba powiedział, że zrobimy kratkę na brzuchu.
We will see. Także no wiem, jak ma wyglądać, bo widać na plakacie. Tak ma być, to jest pierwolta. I teraz wiesz co, muszę spełnić oczekiwania ludzi. Tak. Nie, ale i tak już nie. Dietę trzymam, trenuję, jest wszystko dobrze. Od marca to wszystko będzie jeszcze zaciśnione. Także nie, no wiadomo, że teraz chwilkę poleci. Też pamiętajmy, że jestem po grudniu, a kto mnie zna i moje nawyki grudniowe, to jest naprawdę największa forma patologii alkoholowo-kulinarnej. To teraz ostatni temat, który chciałem z tobą poruszyć, dość gorący, ACB w Polsacie. Wiesz coś na ten temat? Będziesz komentował? Tak, na pewno. Już robimy od tej gali 18, teraz będziemy już komentować. Super, ja się cieszę, bo to jest fajny produkt. Fajnie zrobiony, bardzo często robione te gale, więc to też nie przez pryzmat patrzę, że będę miał więcej pracy, bo ja akurat mam co robić, ale fajnie, bo wiesz, kolejny content MMA wchodzi na stację, na antenę stacji, w której pracuję od 12 lat, no. I po prostu lubię to robić, a to są zawsze fajne pojedynki, jakoś te galace mnie nigdy nie zawodziły pod względem poziomu sportowego. Fajnie, że tutaj sporo Polaków w karcie z racji tej olsztyńskiej gali i naprawdę cieszę się, że będę miał okazję to zrobić. No niestety 11 marca zbiega się wiele eventów, wiele gal i też za granicą. No, ty będziesz, zdaje się, musiałeś zrezygnować chyba z roastu Pawła Popka. Niestety. Będzie gala FEN, którą będziesz komentował, a to jednocześnie się zbiega z walką Ameda z Luke'em Barnattem. Też wiemy, że ta gala nie będzie transmitowana, no bo pewnie FEN pierwszy był, no nawet jakby to podzielili, nie na pewno głupią decyzją, bo by to podzielili na dwa kanały. Na Polsat Sport 5, Polsat Sport, jakieś kombinowanie. Więc zdecydowałeś się tylko na FEN, jak zamierzasz oglądać, tak jak Janka z Latifim? Tak, no myślę, że tak, no trzeba będzie tą walkę zobaczyć i tak jak wspomniałeś tą galę KSW w Poznaniu, gdzie mieliśmy iPada z UFC TV i oglądaliśmy, pamiętam chyba Anzor bodajże walczył wtedy, a my oglądaliśmy, tak, znaczy tak. Komentowaliśmy i oglądaliśmy, zerkaliśmy, może tak, nie to, że wiesz. I tak samo chyba teraz obejrzymy po prostu, żeby wytolować z godziną, żeby to tylko ten pojedynek mamy da zobaczyć, jak on sobie poradzi z Luke'em Barnattem. Mam nadzieję, że trafimy w jakąś przerwę reklamową, żeby tak w dużym spokoju można było się skoncentrować tylko na tym. No miejmy taką nadzieję, o wynik walki się nie będę pytał, jakby tak samo o Mameda i o Borysa, do tego jeszcze jest masa czasu, jeszcze o tym porozmawiamy. Ja mam nadzieję, że po prostu te zestawienia dotrwają do 27 maja. Chciałbym się ciebie zapytać, czy może nie kto, ale czy wiesz, kiedy jesteśmy w stanie dowiedzieć się, z kim możesz walczyć? Ja będziesz myślę, walczyć. Że do końca miesiąca na pewno będzie już wszystko odkryte. Mogę zdradzić tylko tyle, że będzie zagraniczne. Nie, zagranicy i pierwotny rywal niestety wypadł, jest drugi, wydaje mi się, że na tę chwilę dla mnie trudniejszy, ale spoko, nie, naprawdę. Czy możecie pogadać z KSW, bo, wiesz, ale mi naprawdę nie robi to różnicy, z kim ja wyjdę. Myślę, że każdy jest w zasięgu, aby wygrać. Chciałem mocnego rywala, będę miał mocnego rywala, na tyle, że wszyscy mnie przekreślą, jak będzie ogłoszone to starcie, a mi to naprawdę bardzo pasuje. Ja myślę, że jestem w stanie zaskoczyć. Ja nie mam ambicji zaskakiwać tych, którzy mi źle życzą, ale chciałbym zaskoczyć wszystkim tych, którzy mi życzą dobrze, fajną formą w klatce. No i tego ci gorąco życzę. Dziękuję ci bardzo za wywiad. Na koniec, kogo byś chciał pozdrowić, komu podziękować? Kurczę, nie wiem. Nie, no wszystkim ludziom... Może nowemu szwagrowi, takiemu już potwierdzonemu. Tak. Empire State Building. Janek, Dorota, Empire State Building. Gratulacje. Dzisiaj wracają. Dzisiaj jest poniedziałek, jakby co? Nie jest wywiad na żywo. Dzisiaj wracają, a ja, żeby było śmiesznie, to przeprowadziłem się teraz. Jestem w trakcie przeprowadzki jeszcze, no może dokończonej, już tylko nie rozpakowanej. Dwa piętra pod nimi, także będzie jeden samochodem na treningi jeździć. O tyle dobrze i mam nadzieję, że będą mi psa też wyprowadzać czasami, jak mi się nie wyjdzie. Nie, żartuję oczywiście. Dzięki wszystkim, którzy trzymają za mnie kciuki, nie? Którzy naprawdę fajnie mi życzą. Cały czas dostaję wiele informacji, wiele wiadomości, że ludzie kupują bilety, że przychodzą na galę tylko dla mnie, że przylatują za granicę, żeby zobaczyć mój powrót do MMA i to jest naprawdę fajnie, fajnie budujące. Podziękowania dla wszystkich moich bliskich, którzy też wspierali mnie w tym, którzy są ze mną i niestety, którzy będą mieli teraz, mówiąc lekko, wiesz, przerąbane, jak się zacznie to całe piekło treningowe i będę trochę marudny, wiesz, i zmęczony i nic mi się nie będzie chciało i to nie jest łatwe, najbliższe osoby zawsze trochę na tym cierpią.
No i wszystkim tym, którzy mnie wspierają na co dzień, wiesz, tak, że bez sponsorów ciężko sport zawodowy i cieszę się, że ich mam. Myślę, że nie będę teraz wymieniać listy sponsorów, ale po prostu wszystkie te osoby, którymi, bo to są zazwyczaj, to nie są sponsorzy, którzy mi tylko płacą hajs za content, to są zazwyczaj moi znajomi, ja nie pracuję z firmami, którymi, wiesz, nie czuję się, nie? Mam komfort, że wiesz, no, mogę sobie na to pozwolić, nie muszę się łapać, wiesz, byle puszki, nie wiem, mleka, wiesz, za 3 złote. Fajnie, spoko, dziękuję wszystkim i tak, dziękuję za wywiad, tobie dziękuję za wywiad. W końcu jestem na Indycage w takim dłuższym wywiadzie. Dokładnie, tak, mamy nadzieję, że się wszystko nagrało, że nic nie przerwało i wywiad niedługo już u nas. Także dziękuję ci jeszcze raz, wielkie dzięki, do następnego. Dziękuję bardzo.